Wiem, proszę Państwa, że tego dziubdziusia to już nagrywam i nagrywam cały czas. Zobaczcie, no jakoś nie potrafię żywej ryby tutaj wrzucić. Ona się jeszcze wczoraj męczyła, no ale dzisiaj już zdechła. No i zobaczymy, jak dziubdziuś zareaguje na tą sytuację. Czy on będzie zainteresowany? No, złapał. No ale siedzi na pensecie. Dobra, ziomuś, to ja cię przesunę trochę do przodu, żeby cię było lepiej widać. I co, trzyma on tą rybę? Trzyma. Może będzie fajnie widać. Nie mam jak zooma zrobić, bo jedną rękę tylko mam do kamerowania. Patrzcie, jak operuję. Spierdzielam, stąd jeszcze mi ugryzie. Ja to powiem wam, jakie mam ograniczone zaufanie do tego wariata. Dobra, teraz zooma zrobimy. Nawet nie trzeba. Wow! Ale sobie uszarpię tą rybkę, co? Patrzcie, jak wbił kły. Nie wiem, to w sumie miał być short, to może nie będzie. Może będzie, no walczy żółtobrzeżek z rybką. No, to jest taka jego chyba największa ofiara. Jak dotąd. Jak on to zeżre, to będzie dwa razy jak jest. Fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się jego drapieżność. Nie chciałbym być mniejszy od niego i znajdować się w tym akwarium, ale ogólnie ładnie tańcuje, nie? Chyba nic. Ale poszedł. Teraz nie widzę, co nagrywam, bo cholera, lampa mi strasznie świeci. No będzie miał ucztę na pewno z tej rybki. Ciekawe, jakby zareagował, jak ona by jeszcze się miotała i żyła. Pewnie jeszcze bardziej agresywnie. No ale, no, tak jak mówię, ja nie lubię takiego czegoś. Wziąć schorowaną rybę i rzucić tego, tak trochę nie tego jest, nie? Ale patrzcie, jak tego kła wbił. Skubaniec. No, wbił normalnie całego kła. Wow. Ale świr. Normalnie użre. Jakie on ma śmieszne oczy. No powiem wam, ciekawe doświadczenie z tym żółtobrzeszkiem jest. Taki to jest stwór. Patrzcie, jak cały czas oddycha sobie. Tu ma taki kurde spławik. I sobie trzyma ten syfon. Na zewnątrz. I co on to będzie rozrywał? On tak jakby rozrywa tą rybę. Coś tu miga. To chyba odświeżanie LEDów. Tak miga. Ale jakie on ma jakieś szczątkowe oczy. Ja myślę, że to są pełne oczy. Kurde. Hardkorowy gościu. No dobra. I tak sobie pochłania tą rybkę. No, to chyba sobie popłynie z nią gdzieś indziej. No fajny drapieżnik. Jeszcze w życiu nie miałem takiego drapieżnika. Inteligentny żuczek. Ma bardzo wielki instynkt. Nie wiem, skąd to się bierze. Zawsze mnie to fascynowało. Skąd te
stworzenia, bez żadnej nauki, bez żadnej wiedzy, bez żadnej twardej pamięci, mają właśnie ten instynkt, że wiedzą, co mają robić, jak budować gniazda. I to jest niesamowite. No, pomaga sobie nóżkami. Ta jedna odnoga mu odrosła, co miał uciętą. Widzę, że się fajnie regeneruje. Zdolny jest do tego. Ciekawe, kiedy będzie miał kolejną jakąś wylinkę. No dobra. No myślę, że już sobie odpuszczę z tym żółtobrzeszkiem trochę, ponieważ bardzo dużo tych shortów. To będzie jednak filmik, nie? Bardzo dużo shortów wypuściłem. No już chyba wystarczy. Już chyba każdy zobaczył, jak to wygląda. A najbardziej właśnie chciałem się podzielić tym, jak ten wariat wygląda. Ja sam go cały czas jeszcze odkrywam, tak na dobrą sprawę. Brzydal niesamowity, fajnie, bardzo drapieżnie wygląda. Producenci samochodów mogą brać przykład i takie karoserie robić. No, fajnie wygląda wariat. Szarpie, kurde. No, okej. Dzięki za uwagę i na razie. Cześć.